Wysoka Rado, szanowni zebrani, otwieram 33. sesję Rady Miejskiej w Mszyworzu. Serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą sesję panie i panów radnych, burmistrza wraz z pracownikami, społeczeństwo ziemi mszyworskiej, prasę, radę, telewizję, SOB24. Serdecznie wszystkich państwa witam. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólne wystąpienia radnych obecnych na sesji jest 12 radnych, wobec czego Rada Panów jest do podejmowania prawomocnych. Jednocześnie informuję wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Mszyworzu, że zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminy obrady są transmitowane i uchwalone za pomocą urządzeń rejestrujących od nas i dźwięk. Przechodzimy do punktu drugiego, porządek obrad. Proponuję następujący porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przedstawienie i uchwalenie porządku obrad. Punkt trzeci, raport o stanie gminy Mszyworz za 2020 rok. 3.1. Przedstawienie raportu o stanie gminy Mszyworz za rok 2020. Punkt 3.2. Debata nad raportem o stanie gminy Mszyworz. Punkt 3.3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Mszyworza wotum zaufania. Punkt 4. Absolutorium dla burmistrza Mszyworza za 2020 rok. Punkt 4.1. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy Mszyworz za 2020 rok. Punkt 4.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok. Punkt 4.3. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia gminy Mszyworz. Punkt 4.4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mszyworz za 2020 rok. Punkt 4.5. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia burmistrzowi Mszyworza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Punkt 4.6. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia burmistrzowi Mszyworza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Punkt 4.7. Dyskusja. Punkt 4.8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mszyworz za rok 2020. Punkt 4.9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza Mszyworza z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Punkt 5. Sprawozdanie z realizacji 2020 roku programu współpracy gminy Mszyworz z organizacjami zarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie. Punkt 6.1. Zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta gminy Mszyworz na rok 2021. Punkt 3.2. Zmiany uchwały budżetowej na 2021. Punkt 6.3. Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Mszyworz na lata 2021-2034. Punkt 7. Zgłoszenia przez radnych interpelacji i zapytań. Punkt 8. Sprawozdanie burmistrza z pracy między sesjami. Punkt 9. Sprawy bieżące. Punkt 10. Zamknięcie sesji. Czy mają państwo radni pytania lub uwagi do porządku? Proszę bardzo, pan radny Roman Prosi. Z miejsca panie radny. Drugi obrad. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado. Projekty uchwał, które chcę wprowadzić, które proszę o wprowadzenie na dzisiejszej sesji, dotyczą tematu Komisji Rewizyjnej. Jak od 3 miesięcy państwo wiecie, poruszam ten temat, że Komisja Rewizyjna nie spełni swoich statutowych obowiązków. Plany działania od stycznia zrealizowano wielu temat, a mianowicie temat udzielenia absolutorium dla burmistrza. Pozostałe tematy kontrolne nie są zrealizowane. Powtarzam jeszcze raz, że mówiłem o tym od 3 miesięcy. Mówiliśmy o tym, panie przewodniczący, na poprzedniej sesji, że na komisjach będzie mogła przedstawiać takie stanowisko. W związku z tym, że przynajmniej na mojej komisji żadne stanowisko nie wypadło, choć próbowałem przedstawić ten jeden projekt uchwały. No i nic się do tej pory nie dzieje. W związku z tym dzisiaj proszę Radę,
sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i drugi projekt w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jeśli Rada by zechce te projekty przyjąć do porządku obrad. To są uchwały bardzo króciutkie, ja przeczytam te uchwały, żeby wiadomo, co chodzi. To jest uchwała Rady Miejskiej z dnia w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Myśliborza. Na podstawie artykułu 80 ust. 2 Statutu Gminy Myśliw przyjętego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.07.2018 roku w Rzeczyni Województwa Zachodniopomorskiego 2018 roku, pozycja 4.2.3.1. Uchwala się co następuje. Odwołuje się pana radnego Artura Marcisa Krasuńca, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się przewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu i paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały to jest brak realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej, czyli to uchwała Rady Miejskiej w Myśliborzu nr 28, łamane przez 27 2020 roku, z nie zrealizowano zadania kontrolnego z uciążonego kwietnicy, to są, że komisja nie wykonuje swoich statutowych obowiązków. Tak jest uzasadnienie do uchwały w sprawie powołania i drugi projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej. Podstawa prawna jest ta sama. Paragraf pierwszy, powołuje się pana na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu. Paragraf drugi, wykonanej uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Myśliborzu. I paragraf trzeci, uchwała przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu. Uzasadnienie zgodnie z artykułem 80 ust. 2 Statutu Gminy Myśliborz, Rady Miejskiej w Myśliborzu powołuje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Dwa krótkie, nieskomplikowane projekty uchwał. Zaznaczam, że zgodnie z statutem projektu uchwał powinien być zaakceptowany przez radca prawnego Myśliborzu i powinien wydać opinię również. W związku z tym, że przedwczoraj na Komisji Budżetu i Finansów przedstawiałem projekt uchwały, który nie uzyskała poparcia komisji, nie miałem czasu, żeby to złożyć do gminy wcześniej, ale dzisiaj, jeśli byśmy te projekty umieścili na samym końcu naszego bloku głosowań, to sądzę, że pan mecenas Roskata przybije tutaj swoją pieczątkę i będzie miał czas i pan burmistrz wyrazi swoją opinię. Przy czym opinia mecenasa jest obowiązkowa na tak, a musi być pozytywna, a opinia pana burmistrza niekoniecznie, tylko musi wydać opinię w tej sprawie. W związku z tym, panie przewodniczący, składam panu. Proszę bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby złożyć uwagi lub wnioski do porządku obrad? Ja tylko powiem, że wpłynęły teraz od pana radnego Romana Wójcika dwa wnioski z projektami uchwał, które nie są pełne zgodnie z naszym statutem, gdyż nie mają opinii prawnej obsługi prawnej urzędu, ani opinii burmistrza, które są wymagane, aby takie projekty uchwał mogły być złożone. Pan tutaj radny wskazał, że pan radca prawny może się zapoznać i pan burmistrz mogą w czasie trwania sesji wydać te opinie. Nie wiem, czy jest to możliwe, ale ja bym prosił też zgodnie ze statutem, aby głos tutaj zabrał radca prawny urzędu i wypowiedział się na ten temat, czy powinniśmy głosować, upadł wniosek formalny, te projekty uchwał, czy powinny one być uzupełnione o te dokumenty, o których wspomniałem. Ale przepraszam, bo tutaj pan radny chciałby jeszcze zabrać głos. Proszę bardzo, panie Romanie. Panie przewodniczący, ja bym chciał tylko tak gwoli uzupełnienia mówić, bo nie chciałem tego mówić na początku. Rada wielokrotnie rozpatrywała projekty uchwał bez opinii burmistrza i bez akceptacji racji prawnego. Także dzisiaj, jeśli będzie dobra wola, to ja nie będę żadnego problemu, żeby te uchwały do porządku wprowadzić. A jeżeli nie, no to przecież nic się nie stanie. Za miesiąc możemy wrócić do tematu. Oczywiście nie przypominam sobie takich uchwał, które by radni wprowadzali bez opinii racji prawnego urzędu, ale panie Romanie, poprosimy. Ja to będę, panie przewodniczący, przypominam jakich uchwał, no jeszcze pan nie pamięta. Ja bym uważał, żeby pan nie przypomniał, bo pan się powołuje na coś, co prawdopodobnie nie istnieje. Ale tak naprawdę prosiłbym tutaj o opinię i wypowiedź racji prawnego. Dzień dobry.
Panie Radny, szkoda, że Pan w ostatniej chwili czekał z tym projektem, bo nawet nie ma z sobą pieczątki, o której chciałbym Pan tutaj, żeby ją przybiegł pod Pańskim podpisem. Znaczy podpis, tak? Ja rozumiem. Tylko z drugiej strony myślę, że to, żebyśmy tutaj się pokażę. W takim sensie, żeby nie zdobadać osoby prawnej urzędu do kogoś, kto podpisuje coś na czyjeś oczekiwania, zwłaszcza w czasie. To na pierwszym rzędzie. Po drugie, nie znam tej opinii, znaczy nie znam tej uchwały i wydaje mi się, że to nie ma miejsc ani czasu, ani miejsca w tej chwili, żeby na nią się zastanowić. Bo nie wiem też, jak miałbym do tego zrobić. Czy ja miałbym wyjść z polecenia pana burmistrza i zajmować się tą uchwałą? Nie wiem, czy pan burmistrz mógłby opuścić sesję i zajmować się dodatkową jeszcze jego opinią. Wydaje mi się, że ona nie spełnia na dzisiaj standardów oczekiwanych od wnioskodawcy. W związku z tym trudno mi sobie wyobrazić, że Państwo będziecie na taką uchwałę dzisiaj pozwali. Może trudno mi się do Pana Radnego. Wydaje mi się, że po prostu to jest co najmniej spóźnione, bo no nie w takiej okoliczności. Dlatego ja zdanie jest takie przedstawienie. Dziękuję. Dziękuję Panu. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Czy Panie Radny, czy powinniśmy głosować na wniosek formalny, czy zostawić go bez? Wniosek formalny wpłynął. Nie jest spełnienie warunków formalnych. Wydaje mi się, że nie powinien zawiązać w tym skończaniu. Gdyby pan radny przedstawił projekt uchwały z tymi wszystkimi obostrzeniami, o których mówi status, który z pewnością jest nam wszystkim znany, no to ja rozumiem tak, że on podlegał rozpoznaniu. Ale w tej sytuacji trudno sobie to wyobrazić. Panie Romanie, czy ja mam taką propozycję, bo pan tutaj złożył projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w związku z niewykonywaniem statutowych swoich obowiązków, więc mi się wydaje, że jak pan już składa projekt uchwał, to takowe powinny zawierać się, takowe niż powinny się zgadzać, więc ja proponuję, żeby te dwa projekty uchwał, żebyśmy ich teraz nawet nie głosowali, tego wniosku formalnego, żeby ja je przyjmuję jako wpłynęły do mnie projekty uchwał, przekażemy te projekty uchwał jako pana, jako autora do reakcji prawnego do pana burmistrza. Zdobędziemy w ciągu 2-3 tygodni opinię i ze wszystkimi już wymogami formalnymi te projekty uchwał zostaną przedstawione na kolejnej sesji rady miejskiej. Czy może być takie rozwiązanie? Panie przewodniczący, pan prowadzi te obrady i pan decyduje. Co się odwrócza, to nie muszę. 3 miesiące czekamy, możemy poczekać 4 miesiąc. Dla mnie to ani z ludźmi, ani nie ważne. Dobrze, proszę bardzo, panie radny, proszę sobie uważać. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu, szanowni goście. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że ta uchwała była przedstawiona na Komisji Budżetu i Finansów, na tej komisji, którą ja prowadzę. I my również zastanawialiśmy się nad tym, ponieważ głosowaliśmy w sumie tę uchwałę, czy ją przyjąć, czy nie przedstawić jako komisja na sesji, ale ona również nie spełniała tak naprawdę formalno-prawnych warunków. Ale to już nie będziemy tego rozstrzygać, tutaj jest od tego pan radca prawny. Ja tylko chciałam prosić, ponieważ to jest dosyć poważna sprawa i uchwała, którą będziemy podejmować, aby pan przewodniczący w tym celu zwołał wspólne komisje, żebyśmy się razem spotkali i mogli najpierw na komisjach porozmawiać na ten temat, wysłuchać strony i później podjąć decyzję, jeżeli ta uchwała będzie podtrzymana na posiedzeniu sesji. Dlatego, że z tego co pamiętam, na tej mojej komisji była ona przedstawiona, ale na innych komisjach nie. Więc śmiem przypuszczać, chyba że gdzieś w kuluarach były rozmowy na ten temat, że tak oficjalnie na temat tej uchwały ta uchwała nie była przedstawiona na innych komisjach, więc nie wszyscy radni mieli okazję się z nią zapoznać. Więc moja prośba jest taka, że mamy następną sesję tak naprawdę chyba w sierpniu, chyba że zwołamy sesję nadzwyczajną, ale moglibyśmy się po prostu spotkać, zwołać komisje wspólne i po prostu na ten temat podyskutować. I również, jeżeli te uchwały będą już przez pana radca prawnego zatwierdzone i tutaj prawnie ta strona prawna będzie najbardziej załatwiona. Dziękuję. Tak jak powiedziałem, uchwały wpłynęły pod względem formalnym do mnie. Przekażę je do odpowiednich organów, czyli pana burmistrza, radca prawnego. Zdobędą opinię i takim jest.
Ja z nikim z Państwa radnych na ten temat gdzieś tam w kuluarach nie rozmawiałem. Przedstawiłem ten projekt komisji, mój projekt na Komisji Budżetu i Finansów tylko dlatego, że sądziłem, że komisja zaakceptuje ten projekt uchwały. Ale komisja nie zaakceptowała, w związku z tym zmuszony ją, żeby sprawę dokończyć, przedstawić do dzisiaj, wiedząc, czy mając świadomość tego, że pan mecenas może nie wyrazić zgody na to, żeby złożyć tam swój podpis. Choć jest to ustawa, był projekt uchwały bardzo prosty. Jeden przepis ze statutu, paragraf 80 ust. 2, ja dobrze pamiętam, i koniec. Ale jeżeli nie ma takiej woli, no to poczekamy. Faktem jest, że nie zmienia to niczego, że komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Bożu nie pracuje. Ona jest, ale nie pracuje. Temat smutnego jest niezrealizowany i temat z kwietnia, gdzie są trzy kontrole, jest niezrealizowany. I tak naprawdę ani członkowie komisji rewizyjnej, ani żaden z radnych, choć mówiłem to już od 3 miesięcy, nie reaguje i udaje, że nie wie, że komisja rewizyjna nie pracuje. No, tak nie powinno być. Ja robię to nie dla siebie i nie z jakiegoś powodu tego, że nie lubię kogoś z komisji rewizyjnej czy przewodniczącego, tylko mówię to po to, żeby normalnie komisja pracowała dla rady. Zgodnie ze statutem komisja rewizyjna jest organem rady, który jest powołany do kontroli pracy publicznej. I tyle. A tego nie ma. Od początku tego roku. Dziękuję bardzo. Przewodniczący pan Andrzej Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo, w drodze wypowiedzi radnego Wąsika. Jestem członkiem komisji rewizyjnej. Również z niepokojem obserwuję to, co się dzieje, jeśli chodzi o prowadzenie i traktowanie radnych, zwłaszcza członków komisji rewizyjnej, którzy od miesiąca lutego, kiedy było się pierwsze spotkanie, nie dostali nawet notki, informacji, SMS-a, maila, że w tym miesiącu czy w następnym ta komisja się odbędzie. Uzasadnienie szerokie już złożył radny Roman Wąsik w tej sprawie. Wszyscy państwo przecież znacie tę sytuację. Przecież my nie mówimy tu i teraz, czy na komisji budżetowej 2 dni, tylko rozmawialiśmy o tym na wcześniejszej sesji głosu. Zgłaszane czy sugerowane to również w miesiącu kwietniu. Więc powoływanie stałej wspólnej komisji na ten temat, żeby rozmawiać, czy komisja rewizyjna realizuje swoje ustawowe zadania, to po co? Przecież wiemy, że jeżeli jest plan, jest uchwała, to powinna zostać sprawizowana zgodnie z jej treścią. A jeżeli wystąpiły jakieś okoliczności, które spowodowały, że nie mogła się ten proces kontrolny, który był zaplanowany w uchwale, nie mógł się odbyć w określonym czasie, to wystarczyło choćby członkom komisji rewizyjnej napisać jakąkolwiek informację w tym zakresie i można było w miesiącu marcu, czy w kwietniu nawet, złożyć stosowną uchwałę zmieniającą treść, czyli chodzi o harmonogram realizacji tych zadań kontrolnych. Spotkamy się po to, żeby przeczytać uzasadnienie uchwały z grudnia 2020 roku, gdzie jest napisane czarno na białym, jaki jest harmonogram komisji rewizyjnej. Jeśli chodzi o zadania i zakres, to wszyscy wiemy, jest to najważniejsza komisja Rady Miejskiej, która w zasadzie nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje. To trzeba powiedzieć głośno i o tym właśnie mówi Roman Wąsik. Wydaje mi się z całym szacunkiem dla pana mecenasa, że zabrakło dzisiaj odrobiny dobrej woli. Bo w innym przypadku podejrzewam, że gdyby była uchwała, która dotyczy być może innej osoby, ale to jest tylko moja subiektywna opinia, to opinia prawna prawdopodobnie mogłaby zostać zrobiona bardzo szybko. Tym bardziej, że jest to prosta uchwała. Tu nie ma żadnej skomplikowanej istoty tej sprawy, tak? I uważam, że można to było załatwić. Ale oczywiście statut jest naszym świętym prawem i można z niego korzystać i możemy to zrobić na następnej sesji, która się odbędzie w jakimś tam bliżej nieokreślonym czasie. Ale co do meritum, to Rada Musi powiedzieć wszystko w tej sprawie. Ja już jestem trzecią kadencję w tej Radzie i w życiu nie spotkałem się, tym bardziej, że byłem wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej, z takim postępowaniem. I to w stosunku do nas wszystkich radnych, całej 15, bo przewodniczący każdej komisji stałej jest obowiązany do informowania o zmianach istotnych, bo to jest istotna zmiana w procesie kontrolnym. Mamy połowę roku i nie mamy zrobione nic. Nic, tym bardziej, że szanowni państwo, odbyła się komisja, jeśli chodzi o absolutorium. Nie można było w trakcie tej komisji porozmawiać, czy zakończyć choćby jedno zadanie kontrolne. Mieliśmy czas. Była dyskusja o niczym, może w obwodzie. Czy nie można było porozmawiać przez pół godziny, czy godzinę w tej sprawie? Można było. Ale nie było tak.
Więc podtrzymuję stanowisko Romana Musika. Powinniśmy wniosek formalny przegłosować. Państwo podejmiecie decyzję. Każdy z nas ma tutaj zgodnie ze statutem prawo do wyrażania swoich opinii, zwłaszcza radni. I radny Musik wyraził tę opinię i wyraził ją w formie uchwały. Ja ją podtrzymuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Artur Nowakowicz. Dziękuję, panie przewodniczący. Miałem zabierać głos w tej sprawie, dotyczy ona mnie osobiście. Powiem tylko krótko, jest zadane tam kłam w tym, co pan Wąsik mówi, bo komisja rozpoczęła wszystkie zadania. Można sobie to sprawdzić w biurze rady, gdzie pisma do odpowiednich naczelników gminy zostały wysłane i wszystkie prace się rozpoczęły. A to, że pan to trzygojękę prywatną sobie zaobrał, pan sobie ze mną z panem Ryglem. Ja wiem, że moja osoba wam nie pasuje, lepiej byście wzięli kogoś umiarłego. A tak panie Rygiel, jak pan mówi, że tak panu zależało na tej pracy, ja pamiętam, jak pan to mnie pokazywał w ostatniej komisji, trzeba, bo pan znowu musi spieszyć. Dziękuję. To już ostatni w tej sprawie, bo jesteśmy w porządku obrad. Panie przewodniczący, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Ja próbując wprowadzić do projektu uchwały, nie powiedziałem do końca wszystkiego. Przecież w terce komisji rewizyjnej są dwa pisma. Jedno pismo jest pani sekretarz, drugie pismo jest od pana naczelnika Petruka, którzy nie wiadomo na jakiej podstawie prawnej, jest to na pewno niezgodne ze statutem, piszą do przewodniczącego komisji rewizyjnej z pominięciem rady, z pominięciem przewodniczącego komisji rewizyjnej, że proponują odłożenie kontroli na miesiąc sierpień. Więc ja się pytam, na jakiej podstawie urzędnicy ratusza piszą pisma do przewodniczącego komisji rewizyjnej? Jaki mają w tym interes? Czy statut przewiduje taką drogę prawną? I pan te pisma, panie przewodniczący, przyjmuje. I co? Uznaje pan, że co? Że to jest instrukcja dla pana? Uznaje pan, że to jest wszystko dobrze? I jeszcze pan się mówi, że ja pan kieruję, tak jest wyjęty. Przepraszam, panie Romanie, teraz jesteśmy w porządku. Ale dziękuję bardzo. Wpłynął wniosek formalny. Tutaj w porozumieniu z panem radcą prawnym będziemy głosowali ten wniosek formalny, który pan radny Wąsik przedłożył do porządku obrad. Więc proszę przygotować urządzenia do głosowania. Panie Romanie, może pan powtórzyć ten wniosek, żebyśmy mogli taki przegłosować literalnie, który pan nam przedstawi. Proszę go powtórzyć. Proszę go powtórzyć. Jeden wniosek to jest projekt uchwały o odwołanie pana przewodniczącego komisji rewizyjnej bez uzasadnienia. A drugi wniosek to jest o powołanie nowego przewodniczącego wraz z uzasadnieniem. Pierwszy wniosek dotyczy wniosku projektu uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego komisji rewizyjnej. Już się chyba pojawił do urzędzenia. Proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem wniosku złożonego przez radnego Romana Wąsika? Proszę o podniesienie. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki i użycie tabletu. Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki i użycie tabletu. I kto wstrzymał się od głosu? Proszę o podniesienie mandatu i użycie tabletu. Wzięło udział 13 radnych. Za przyjęcie wniosku głosowało 4 radnych.
Radnych wstrzymało się od konsultacji, jednogłośny wniosek uzyskał akceptację Rady Miejskiej. Teraz przystępujemy do drugiego głosowania. Projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rady. Nie, przepraszam, nie ma musimy mogła głosować, bo nie ma wymogu formalnego. Pierwszy wniosek akceptacji, więc nie będziemy głosowali tego wniosku o powołanie. Ale tak jak mówię, projekty uchwał zostały przyjęte, zostaną przekazane do opinii WCA i burmistrza. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w punkcie ustalenia porządku? Jeśli nie, to przechodzimy do kolejnego punktu, do realizacji porządku obrad ustalonego przeze mnie. Punkt trzeci. Raport o stanie gminy Myśliwów za 2020 rok. Punkt 3.1. Przedstawienie raportu o stanie gminy Myśliwów za rok 2020. Poproszę o zabranie głosu burmistrza Myśliwowa, pana Piotra Sokolskiego i przedstawienie raportu o stanie gminy. W następnym tygodniu do placówek oświatowych już przekazujemy
płyny zwykłujące, kontynuujemy akcję informacyjną i jak widzicie Państwo, już w lutym zmienia się zupełnie kierunek działania samorządu z tego początku roku, który w styczniu, który jeszcze polegał na realizacji tych zadań, które były uchwalone w budżecie i przewidziane. W lutym nasze kierunki działania modyfikują się już znacznie. 28 lutego, pod koniec lutego, odbywa się posiedzenie sztabu kryzysowego, tutaj z szefami jednostek gminy powiatowych, podczas którego przekazujemy informacje, wytyczne zalecenia i procedury postępowania. W tym posiedzeniu uczestniczy również przedstawiciel Sanepidu, który przeprowadza szkolenie kadry kierowniczej w tym zakresie. 3 marca odbywa się 19. sesja Rady Miejskiej w Uścibożu. W tym miejscu również pani inspektor Anna Stawikowska z Sanepidu przekazuje informacje na temat koronawirusa, odpowiada na Państwa pytania. Wtedy jeszcze nie wiemy, że następna sesja, że na następną sesję przyjdzie nam czekać prawie 2 miesiące. Niezwykle bowiem, że te niepokojące wydarzenia nabierają tempo. 4 marca minister zdrowia Łukasz Szymowski przekazuje informacje na konferencji prasowej zwołanej w trybie pilnym kryzysowym o pierwszym potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. 9 marca dyrektorzy Myśliwskich Placówek Oświatowo-Wychowawczych pilnie wezwani do kuratorium, gdzie uczestniczą w spotkaniu kryzysowym dotyczącym koronawirusa, procedur bezpieczeństwa itd. 11 marca my zwołujemy sztab kryzysowy tutaj w sali Urzędu Stanu Cywilnego z szefami gminnych, powiatowych struktur organizacyjnych. Podczas tego spotkania inicjujemy konsekwentne, systematyczne komunikaty sztabu kryzysowego przez telewizję TVP24, która także umieszcza te komunikaty na portalu YouTube. W spotkaniu również uczestniczy wicedyrektor spółki pani Maria Solu. Za chwilę, dosłownie za kilka dni, za tydzień, mam na myśli tamten moment, najpopularniejszym angielskim słowem wyszukiwanym w ulicach będzie słowo lockdown. 17 marca podczas posiedzenia sztabu kryzysowego przekazany zostaje kolejny komunikat dla mieszkańców. Zamykamy placówki oświatowo-wychowawcze. Odwołujemy wszystkie masowe imprezy, wszelkie spotkania, wydarzenia, wszystkie uroczystości powyżej 50 osób. Takie jest zarządzenie wojewody na podstawie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów. Przekazujemy na bieżąco informacje o ograniczeniach w poruszaniu się, unikaniu zgromadzeń i skupisk ludzi. Podczas kolejnego posiedzenia sztabu, po tych sztabach były organizowane te konferencje prasowe. 23 marca informujemy, że przekazujemy pierwsze partie maseczek. Dzisiaj każdy w klubu ma swoje. W tamtym czasie to było coś zupełnie niespotykanego, niezrozumiałego. To my inicjujemy razem z panem przewodniczącym Rady Miejskiej w Uścibożu, Markiem Matczakiem, dzięki jego zaangażowaniu pierwszą partię maseczek. Najpierw do służb mundurowych, którzy są na pierwszej linii frontu. Dokonujemy również zakupu pierwszej partii sprzętu komputerowego dla myśliwskich uczniów, którzy przechodzą na zdalne. 1 kwietnia dodatkowe obostrzenia, zakaz korzystania z placów zabaw, parków, bulwarów, obowiązek zachowywania dwumetrowego dystansu, obostrzenia dotyczące przebywania w sklepach, przypomnę, 3 osoby na 1 kasę, na poczcie banku 2 osoby na 1 okienko, okno zakupowe dla seniorów. Zamknięte zostają hotele, miejsca noclegowe. To już oznacza wtedy całkowity lockdown, którego najbardziej takim dobitnym obrazem w tamtym czasie były puste ulice, puste miasto, puste miejscowości. 6 kwietnia uruchamiamy już masową dystrybucję maseczek dla mieszkańców, którzy stają się przyjemnością myśliwskich aptek, przez które odbywa się codzienna dystrybucja sięgająca nawet 2500 maseczek. Uruchamiamy również wsparcie psychologiczne dla mieszkańców dzięki współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Współpracujemy tutaj z panią dyrektor Violettą Barachowską. To jest moment, kiedy zbliżają się święta wielkanocne. Prawdopodobnie to były najtrudniejsze święta nie tylko dla nas, ale dla wielu rodzin od kiedykolwiek. Jednocześnie równolegle w tym czasie, w tym tygodniu, w pierwszych dniach kwietnia intensywnie pracujemy nad analizą skutków budżetowych lockdownu. Sytuacja finansowa zaczyna coraz bardziej niepokoić. W miesiącu marcu z oczekiwanych ponad 1 000 000 zł z tytułu udziału
mielibyście już w podatkach, w dochodach z tytułu podatku od osób fizycznych. Gmina otrzymuje nieco ponad 600 tysięcy, połowę z tych pieniędzy. Wydział Finansowo-Budżetowy kierowany przez panią skarbnik Renatę Ziołę przewiduje scenariusze różne, ale każdy z nich jest czarny. W najlepszym strata w ciągu roku 1,5 miliona dochodów, w najgorszym ponad blisko 4 miliony złotych w zależności od długości trwania kryzysu i szybkości odrażania gospodarki. W związku z powyższym podejmujemy wówczas decyzję o kontynuacji realizacji tylko tych zadań zapisanych w budżecie, które zostały już rozpoczęte lub finansowane z funduszu udziału środków zewnętrznych. Realizacja wszystkich pozostałych zadań inwestycyjno-remontowych zostaje wstrzymana do końca drugiego kwartału. Odwołujemy jednocześnie wszystkie nabory na wolne stanowiska, ograniczamy wydatki specjalne dla pracowników za dodatkowe czynności. Z tego tytułu zaoszczędzimy w budżecie ponad 100 tysięcy złotych. To zdjęcie prawdopodobnie przyjdzie do historii. 8 kwietnia, tuż przed świętami, z małymi prezentami jedziemy do pracowników, prezent z panem przewodniczącym Markiem Antczakiem, do pracowników szefostwa firmy Furniture w Golenicach, którzy produkują masowo maseczki dla wszystkich naszych mieszkańców. Składamy życzenia. Ale nastrój jest średnio świąteczny. 15 kwietnia, to jest dzień przed wprowadzeniem obowiązkowego zakrywania nosa i ust podczas poruszania się w przestrzeni publicznej, my do tego czasu wydajemy 17 tysięcy sztuk maseczek. Mamy w planie do końca kwietnia 30 tysięcy maseczek. Wydaliśmy wówczas ponad 12 tysięcy rękawiczek, 150 litrów płynu do dezynfekcji. Zakupiliśmy sprzęt do kwarantanny zbiorowej na 50 miejsc. Wdrożyliśmy działania jako jeden z pierwszych gmin w województwie zachodniopomorskim związane z dezynfekcją przestrzeni publicznych w sołectwach i w mieście. Zakupiliśmy ponad 100 sztuk kombinezonów ochronnych, które przekazujemy do pogotowia, do domu pomocy społecznej, do szpitali, do jednostek ochotniczych straży pożarnej. Włączają się w akcję wolontariusze z ZHP, pomoc dla seniorów, osób samotnych, potrzebujących, pomocy psychologicznej, już wspomniałem. I przygotowujemy, pracujemy nad pakietem pomocowym dla przedsiębiorców. Wszystkie narady, spotkania przenoszą się do sieci. Podczas jednego z takich spotkań w ramach powiatowego sztabu zarządzania kryzysowego odpowiadamy na prośbę dyrektorów szpitali i przekazujemy im właśnie naszą pomoc. Ta pomoc idzie nie tylko do naszych jednostek gminnych, do każdego, kto tę pomoc z taką prośbą do nas się zwraca. Pomagamy strażakom, dofinansujemy zakup lekkiego wozu transportowego z przeznaczeniem na działalność właśnie antycovidową. Wszystkie nasze działania w tamtym czasie skupione są na walce z COVID-19. 16 kwietnia to jest ten dzień obowiązku zakrywania nosa i twarzy w przestrzeni publicznej oraz sankcje są również wprowadzone, kiedy ktoś by się do tego nie stosował. Przekazujemy policji 500 sztuk maseczek, która jeszcze wówczas zabezpieczająco prowadzi akcję pouczenie i maseczka nie wypisuje tych mandatów. I 28 kwietnia podczas 20 sesji Rady Miejskiej w Myśliborzu przyjęty zostaje plan wsparcia przedsiębiorców Myśliborska 10. Tak go nazywamy, ten plan roboczo, bo składa się z 10 elementów wsparcia. Nie wszystkie gminy zdecydowały się na tego typu szerokie wsparcie, obawiając się niesprostania, wręcz się ryzyka, że niesprostania pod względem wydatków budżetowych. Tak jak powiedziałem, wciąż nie wiemy, jakie będą konsekwencje tego wszystkiego. Ale z naszej strony nie ma takiego zawahania podczas tej sesji. Budżet zostaje w znacznym stopniu przemodelowany. Właściwie nie przypominam sobie sytuacji, żeby w tak dużym zakresie w trakcie roku Rada Miejska wspólnie z Burmistrzem zmieniała budżet, ukierunkowując go na inne cele, na inne priorytety. Ale wydaje się, że tak właśnie powinniśmy wówczas zadziałać. Pakiet pomocowy, program Myśliborska 10, za który wojewoda podczas spotkania mówił, że to szapowało, że tak szeroko gmina wspiera, bo oczywiście jest jeszcze tarcza antycovidowa, czyli ten zespół całych przepisów prawnych wspomagających ze strony rządu, ale my jako samorząd również uczestniczymy w
wsparciu. Między innymi ten program to przedłużenie terminu płatności, całkowite zwolnienie od podatku od nieruchomości, zniesienie opłaty prolongacyjnej w sytuacji wydłużenia tych terminów płatności zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców. Bardzo ważna, wnioskowana przez Państwa radnych kwestia dotycząca zwolnienia rodziców z opłat za żłobek. Taka możliwość też zostaje wprowadzona. Inne wsparcie to umorzenie czynszów, opłat z tytułu najmu czy dzierżawy, zwolnienia z opłaty za odbiór odpadów dla przedsiębiorców, no i zmniejszenie opłat za wodę dopłacamy przez miesięcy do taryfy za wodę. Tylko z tego tytułu ten program z tego wsparcia wszystkich mieszkańców to 200 tysięcy złotych. Całokształt tego wsparcia, które udzieliliśmy w 2020 roku, to ponad 1 000 000 złotych. 30 kwietnia zwołujemy konferencję razem z moim zastępcą, z przewodniczącym rady. Informujemy przedsiębiorców dzięki telewizji TVP24. Szybciutko umieszczamy cały pakiet z niezbędnymi załącznikami na naszej stronie internetowej, na VIP-ie. Komunikujemy również informacje przez radio. Raz jeszcze bardzo dziękuję w tym miejscu mediom za tę pomoc w komunikacji. 6 maja informujemy o przygotowaniach, o tym, że sygnalizowane są decyzje dotyczące delikatnych zmniejszeń, obostrzeń, o przygotowaniu do ponownego otwarcia żłobków i przedszkoli. Informujemy również, że zakupimy ozonatory do naszych placówek. 20 maja informujemy o przygotowaniach do powrotu do nauki stacjonarnej w oddziałach 1-3 w szkołach podstawowych, do których zakupujemy również bramki termowizyjne, termometry, wszystkie te niezbędne urządzenia, które pozwalają nam w jak najbardziej bezpieczny sposób powrócić do nauki stacjonarnej. Idzie czerwiec i to jest takie, są takie pierwsze nieśmiałe próby wyjścia na zewnątrz. Udaje nam się zorganizować objazdowy Dzień Dziecka, w ogóle ten lipiec, sierpień to takie okno pogodowe, używając tego języka himalajskich, w którym kilka rzeczy udaje się zorganizować. 3 czerwca informujemy o systematycznym podmrażaniu wydatków inwestycyjnych, między innymi Fundusz Sołecki Plus, inne działania inwestycyjno-remontowe. I przychodzi 30 czerwca, sesja absolutoryjna, która odbywa się w Myśliwskim Ośrodku Kultury. Z 29 na 30 czerwca w nocy otrzymuję telefon od dyrektora stacji sanitarno-epidemiologicznej. Panie burmistrzu, ma pan u siebie pierwsze zakażenia koronawirusem. To jest długa noc. Sesja zaczyna się od przekazania tego komunikatu rano przez właśnie telewizję TVP24. Na początku sesji również nagrywam komunikat. Zapadają oczywiście decyzje o intensyfikacji odkażania terenu miasta i gminy. No to była wówczas chyba najtrudniejsza sesja absolutoryjna na tej pory. Ale lipiec, sierpień, tak jak wspomniałem, takie okno pogodowe, udaje się zorganizować kilka imprez takich mniejszych, tylko że sanitarnym. Ogólnopolskie zawody spinningowe na Jeziorze Myśliborskim. Wędkarze mają tam takie okno oddechu, międzynarodowe kreaty w klasie optymizm i puchar kadeta Europy Środkowej. Biorą w nich udział młodzi zawodnicy i załogi z Czech, Niemiec, Polski oczywiście. To niezwykle udana impreza. Udaje nam się również zorganizować tradycyjne spotkanie w Pszczelniku, na które przybywają m.in. ambasador Republiki Litewskiej Edwarda Borisowa, konsul Wiesław Wierzchoś, przedstawiciele wojewody, marszałka samorządu prowincjowego. Ostatnią uroczystością taką, którą dane nam było zorganizować, są wrześniowe dożynki połączone z inauguracją obchodów 750-lecia odzyskania praw miejskich przez Myśliwórz. To niezwykle udana, taka podniosła, piękna uroczystość z usunięciem pamiątkowej tablicy. I też była chwila oddechu dla mieszkańców, którzy nie wiedzieli jeszcze, nikt z nas nie wiedział, że za chwilę będziemy mówić o drugiej fali. Przychodzi jesień.
7 października kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego przekazuje wówczas informacje dotyczące gwałtownego wzrostu zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Tego dnia na terenie całego powiatu myśliwskiego notowano ponad 20 zakażeń. Mamy również pierwszy przypadek zachorowania w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu. 29 października zostają przekazane informacje o utrzymującym się gwałtownym wzroście zakażeń. Sytuacja staje się właściwie krytyczna. Na początku listopada liczba potwierdzonych zachorowań COVID-19 przekracza 100 osób i stale rośnie. A 8 dni później dociera do nas tragiczna informacja o śmierci wójta Bolesza Wicena Krzymickiego. Dla mnie osobiście była wielka, wielka strata niezwykle kordialnego człowieka, którego się nauczyłem. Sytuacja w Urzędzie Miejskim jest tragiczna, jest dramatyczna. Z 80-osobowej załogi już pozostaje kilkanaście osób. Pozostali chorują, są w kwarantannie. Kompletnie właściwie włączony jest Wydział Inwestycji, naczelnik, zastępca. Jest, mówiąc delikatnie, nieciekawy, ale życie samorządowe musi toczyć się dalej, bo listopad to czas przekazania nowego projektu budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po raz kolejny stajemy przed wyzwaniem zupełnie nowym, koniecznością skonstruowania budżetu w sposób zdalny, poprzez zdalną komunikację. Do tej pory na przełomie października, listopada, mój gabinet zamienił się w taką pracownię budżetową z tablicami, szkicami, z taką przestrzenią dyskusji, burzy mózgów, narad. Teraz musieliśmy sobie poradzić, siedząc w zamknięciu w naszych domach, w otoczeniu najbliższych, w którym zawsze staramy się oszczędzać tych prac, w dzień naszych prac. Tutaj nie było wyboru, musieli słyszeć, w tle takie słowa jak deficyt, nadwyżka operacyjna, dochody bieżące, wydatki majątkowe. To pojęcia, którymi rzucaliśmy w kuchniach, w pokojach przez kilka dni na przełomie października i listopada. Tam w rogu te kółeczka, to sekretarz Katarzyna Króla, skarbnik na Bezioła, wiceburmistrz Przemysław Kityński i inni. Udaje nam się złożyć w terminie projekt budżetu, udaje nam się zwołać sesję budżetową dzięki wsparciu Państwa, dzięki wielkiemu wsparciu Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu. 17 grudnia odbywa się zdana sesja budżetowa. Ja, jak widać tutaj na zdjęciu, łączę się już wtedy z domu, mam pierwsze objawy choroby, następnego dnia test również okazuje się dla mnie pozytywny, ale budżet zostaje przyjęty. Nasze obowiązki samorządowe wypełnione. Dzięki temu mogliśmy spokojnie udać się na chorowanie przez okres Świąt Bożego Narodzenia. A te życzenia Bożego Narodzenia, które składam, będąc już w takiej średniej kondycji, moja żona nagrywa je telefonem, przesyła do słowa 24, taka była gorzka ironia. Parafrazując rzymskie przysłowie odnośnie pracy nad budżetem, przygotowaliśmy, uchwaliliśmy, przechorowaliśmy. Szanowni Państwo, to jest tło, to było tło roku 2020. Jak więc przetrwaliśmy ten covidowy rok? W jakiej kondycji finansowej wyszliśmy z tej mgły covidowej? Według naszych ocen naprawdę całkiem niezły. Proszę zwrócić uwagę, to slajd pokazujący relacje między budżetami z roku 2013, czyli tego przedostatniego roku, w którym ten burmistrz i administracja przyjmuje kierownicę, i roku 2020. Rok 2020 to drugi budżet z rzędu powyżej 100 milionów złotych. Osiągnięty pułap dochodów to blisko 105 milionów złotych. Plan wpływów fiskalnych, czyli podatki, suma summarum, niemal idealnie w 100% zrealizowany, choć różnie z różnych źródeł, będę o tym mówił w szczegółach przy sprawozdaniu finansowym. Natomiast absolutnie rekordowe jest wykonanie dochodów majątkowych. 11 milionów, prawie 600 tysięcy złotych, to jest absolutny rekord. Dzięki temu doskonałemu wykonaniu dochodów majątkowych, większemu niż w planie, przede wszystkim dzięki pozyskaniu środków z zewnątrz do budżetu,
pozwoliło nam zniwelować deficyt planowany z 13 do 3 milionów złotych. To jest bardzo istotne w kontekście tegorocznego budżetu i możliwości zmniejszenia planowanego zadłużenia w tym jeszcze roku. Ten wykres pokazuje dynamikę rozwoju myśliwskiego budżetu do roku 2020. Mimo wszystkich trudności, o których wspomniałem, udaje nam się tę dynamikę utrzymać. Wydatki w 2020 roku osiągnęły pułap 106,5 miliona złotych. Jeśli zaś chodzi o wydatki na inwestycje, to blisko 18 milionów złotych. Drugi rekordowe takie wykonanie po roku 2019, który będzie przez długi czas tym takim punktem odniesienia, gdzie wydaliśmy ponad 24 miliony złotych na inwestycje. Dzięki tej dobrej, odpowiedniej polityce finansowej udaje nam się ograniczyć wydatki bieżące i wypracować nadwyżkę operacyjną. Blisko 4 miliony złotych. Więcej o tym mówię, również będę o tym mówił w sprawozdaniu finansowym. To jest ten rząd na samej górze w roku 2020, nadwyżka operacyjna, czyli więcej dochodów bieżących niż wydatków o 3 miliony 842 tysiące złotych. Zwiększył nam się wskaźnik zadłużenia. Budżet opierał się na emisji obligacji pod inwestycje. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2020 roku wyniósł 36,67%. Jest porównywalny do tego roku, o którym wspomniałem na początku, do roku 2013. Z tym, że w roku 2013 gminie zrealizowano niespełna 4 miliony złotych inwestycji i remontów. My przy tym samym wskaźniku w 2020 blisko 20 milionów inwestycji i remontów łącznie. Ten wykres pokazuje relacje dochodów do wydatków i widać, jak w 2020 roku wyrównują się dochody i wydatki, bo chcemy iść w kierunku tych słupków z lat poprzednich, sięgając do 2015 roku, gdzie tak kreowaliśmy dochody i wydatki, żeby nie musieć brać, sięgać po pieniądze z obligacji czy z kredytów. Idziemy teraz w tym kierunku do końca tej kadencji po to, aby w przyszłej perspektywie finansowania zewnętrznego mieć tę wielkość, że tak powiem, na wkład własny, sięgając właśnie również do banków. To jest bardzo istotne, co podkreślę, udało nam się w roku 2020 zmniejszyć deficyt planowany z 13 do 3 milionów, to jest duży sukces. I tę relację chcemy również w dalszym ciągu w taki sposób stymulować. Jeśli pozwolicie Państwo, przedstawię te tylko najważniejsze inwestycje, może największe inwestycje, bo każda inwestycja w zależności od lokalizacji jest bardzo ważna dla lokalnych społeczności, dla SOS, dla Rady Sołtysa, dla Sołtysa, dla mieszkańców danej dzielnicy, ulicy. Każda inwestycja jest bardzo ważna, ale te największe były realizowane przy udziale środków zewnętrznych. To jest tablica, która przedstawia 30 różnych źródeł finansowania zewnętrznego, z których korzystamy od 5 lat. W roku 2020 dorzuciliśmy kolejne takie tablice, które umieszczamy na tym slajdzie jako źródło, do którego sięgnęliśmy. Nie wiem, czy jeszcze istnieją jakieś programy zewnętrznego finansowania, do których gmina musi już mogłaby sięgnąć. Jeżeli istnieją, proszę nam dać znać. Gwarantuję Wam, że moi ludzie ściągną stamtąd jakąś wolę. To tabela, która przedstawia porównanie środków zewnętrznych pozyskanych w latach 2015-2020, więc od momentu, kiedy ja kieruję administracją w ratuszu, i w latach wcześniejszych, poprzednie 12 lat, to 10,5 miliona pozyskanych funduszy zewnętrznych, zanim przyszła kolej na tego burmistrza. Od momentu, kiedy ja kieruję tym zespołem, mój zespół to ponad 50 milionów złotych w ciągu 6 lat. Mam na myśli moich pracowników, ale również jednostki zewnętrzne, które aktywnie te pieniądze pozyskują. W ciągu 12 poprzednich lat 10,5 miliona. My w ciągu ostatnich 6 lat prawie 54 miliony złotych. Porównanie wydatków inwestycyjnych średnia z
poprzednich 12 lat, z poprzednich kadencji, licząc od kadencji 2002-2006, później 2006-2010, 2010-2014, średnia inwestycyjna z tych kadencji wynosi około 15 milionów złotych na kadencję, rocznie około 3,5, nieco więcej niż 3,5 miliona złotych inwestycji. My tylko w poprzedniej kadencji zrealizowaliśmy 30 milionów złotych inwestycji, czyli podwoiliśmy te wyniki. W ciągu dwóch ostatnich lat zrealizowaliśmy ponad 42 milionów złotych inwestycji. Widać więc tutaj ogromną dynamikę, ogromny skok w tych porównaniach. I jeszcze jedno porównanie. W ciągu 12 lat poprzedniej kadencji wydatki na inwestycje wyniosły blisko 46 milionów złotych. My w ciągu 6 ostatnich lat, po tamtych 12, osiągnęliśmy poziom blisko 73 milionów złotych wydatków inwestycyjnych. To jest ten wynik, to jest ten efekt. W ciągu 6 lat ostatnich. Wydaje się, że jeżeli utrzymamy ten poziom, w tej kadencji przekroczymy 100 milionów złotych na inwestycje. Najważniejsze, kluczowe, historyczne, największe inwestycje to oczywiście kontynuacja budowy obwodnicy. Do grudnia 2020 roku gmina była inwestorem w tym zadaniu z kwotą 5 671 000 złotych. Zostało nam jeszcze ponad 2 miliony złotych do zainwestowania w tym roku. Kluczowa inwestycja. Gmina jest współinwestorem. To oczywiście wszyscy Państwo wiemy, Państwo wiecie, oddech od ciężkiego tranzytu, od TIR-u, która tunel dla zawodkowej zabudowy, szansa na jej rewitalizację, głównie artery miasta, ale to również nowa droga, nowa infrastruktura drogowa, przy której zlokalizowane są, przy której powstają nowe inwestycje, jak chociażby tam, Vendo Park, przez 20 milionów złotych, generująca blisko 100 miejsc pracy. W ogóle przy obwodnicy, w związku z obwodnicą w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowano inwestycje za ponad 50 milionów złotych. W roku 2020 wykończyliśmy również inwestycje polegające na uzbrojeniu naszych terenów inwestycyjnych. Mieliśmy to zrobić w wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego. Jesteśmy również już po spotkaniu z dyrektor Agnieszką Śpiewak, dyrektor KOWR-u, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Pierwsze nieruchomości lada dzień będą przedmiotem zamówienia postępowania przetargowego. Zobaczymy jak to będzie. Mamy nadzieję, że będzie dobrze. Natomiast my swoje już zrobiliśmy. Mamy na terenie gminy tereny, które możemy oferować przedsiębiorcom. Czy oni się znajdą? Kiedy się znajdą? Czy będzie ten pierwszy? Zobaczymy. To mapa przedstawiająca pierwsze 4 nieruchomości, które będą właśnie przedmiotem przetargu w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w podstrefie Myślibórz. Wspomniałem przy obwodnicy, że budowa nowej drogi zawsze stymuluje inwestycje przy niej. Tak jest też w przypadku obwodnicy, choć to są tak jest w przypadku obwodnicy i tak jest też w przypadku przebudowy ulic Lipowych, to innego typu inwestycje zabudowy mieszkaniowej. Lipowa właściwie w ostatniej sesji ulica Lipiańska. Przebudowaliśmy w ubiegłym roku tę ulicę za ponad 4 miliony złotych, blisko 2 miliony złotych dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Nowa droga, połączona z wcześniej zmodernizowaną Aleją Jarmułkową, to jest właściwie nowa dzielnica miasta. Każdy, kto tam będzie przejechał, widział, co się tam dzieje. To nowa dzielnica, która wyrasta właściwie na naszych oczach. To jest absolutnie niezwykły efekt. Tak na marginesie dodam tylko, że w ciągu ostatnich 3 lat wydaliśmy ponad 2000 decyzji o warunkach zabudowy. To jest skala niezwykła i bardzo to cieszę, że jest takie zainteresowanie. Będziemy chcieli stymulować dalszy rozrost inwestycji dotyczącej zabudowy mieszkaniowej, zmieniać studium, podpaść nowe miejsce do planu zagospodarowania przestrzeni. Przebudowa ulicy Celnej, kolejna duża inwestycja drogowa na terenie miasta, realizowana przez powiat myśliborski w partnerstwie z gminą Myśliborz. Podkreślę jeszcze raz, w partnerstwie z gminą Myśliborz. O tym się wiele lat mówiło w Myśliborzu, że dlaczego powiat nie współpracuje z gminą. Wreszcie współpracuje konkretnie.
wspólnej inwestycji za duże pieniądze, jakieś tam relacje z sentymentu czy rezygnacji są kompletnie drugorzędne. Jest wspólny cel, dogadujemy się, gmina przekazała 800 tysięcy złotych na realizację tej inwestycji. Bardzo ważne inwestycje, na które od lat Państwo radni wskazowaliście, między innymi na to rozwiązanie komunikacyjne, jakim jest rondo przy zbiegu ulicy Celnej i Ogrodowej. Przy okazji ścieżka rowerowa, tu również blisko 2 miliony złotych pozyskamy. W 2020 roku rozpoczęliśmy również przebudowę ulicy Pionierów, na którą pozyskaliśmy blisko 1 milion złotych. Inwestycja jest ujęta w wieloletniej prognozie finansowej i będzie kontynuowana, jest kontynuowana w 2021 roku. Inne przebudowy dróg chodników osiedla na osiedlu Słowiańskim, na ulicy Sikorskiego, Sulimierz, Zgoda, to ponad 800 tysięcy złotych w sumie. Uczestniczymy również w dużym programie naszeopolskim dotyczącym programu budowy ścieżek rowerowych. Przez nasz region będzie przebiegać tak zwana trasa po jezierze, ja nazywam to po jezierną. W ubiegłym roku zakończyliśmy odcinek w Sulimierzu za ponad 2 miliony złotych. Nasz wkład to 197 tysięcy, czyli jak gdyby pozyskaliśmy 2 miliony złotych w przygotowaniu w realizacji ponad blisko 30 km tej trasy będzie realizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim. Trwają również w tej chwili równolegle prowadzone prace na innych odcinkach. Ten odcinek inwestycyjny przebiegający przez miasto Orbicy Lipowej między innymi w tej chwili jest realizowany. To inwestycja, która dłużej już nie mogła czekać. Miejsca na starym, dużym, starym, małym cmentarzu kończą się, miejsca pochówku, więc musieliśmy zbudować nową część cmentarza z kolumbariami. Daje nam to co najmniej kilkanaście lat zabezpieczenia na chowanie naszych najbliższych bliskich małych. To wspomniane kolumbaria na nowym cmentarzu. Przebudowa stadionu miejskiego, największa inwestycja w zakresie infrastruktury sportowej, na którą udało nam się pozyskać dofinansowanie z dwóch źródeł i unijnego, i tego rządowego, z programu operacyjnego oraz z programu sportowego Polska 2020. W sumie blisko 2 miliony 700 tysięcy złotych pozyskane stadion zmodernizowany i pod kątem sportów drużynowych, z czego zapewne cieszy się nasz osadnik, nasza drużyna, czyli piłka nożna, ale również pod względem urządzeń lekkoatletycznych z nowoczesną bieżnią okulną. Wspominałem również, mówiąc o historii związanej z epidemią, że w pewnym momencie w czerwcu odmroziliśmy Fundusz Sołecki Plus, przy udziale którego zrealizowaliśmy wspólnie z sołtysami, radami sołeckimi ponad 400 tysięcy złotych inwestycji. W sumie od początku wprowadzenia tego programu w gminie Myśliwórz wydaliśmy ponad 3 miliony złotych na inwestycje, o których decydują mieszkańcy sołectw. Jeszcze tylko mężczyzn. To przede wszystkim oczywiście modernizacja świetnych sad, miejsc, do placu zabaw, małych architektury, siłów zewnętrznych, ale niezwykle ważne inwestycje dla mieszkańców. Udało nam się również pozyskać dodatkowe pieniądze z marszałkowskich grantów sołeckich w ubiegłym roku dla sołectw w Myśliborzycach i dalsze niezwykle fajne, efektowne trybuna przy boisku, dalsze oświetlenie dodatkowe w Myśliborzycach. Niewielkie kwoty, ale zawsze bardzo cieszą dodatkowo. Modernizowaliśmy, właściwie budowaliśmy również sieci wiejskie bezpośrednio budżetowych. Dobra wiadomość jest taka, że w ubiegłym roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i uzyskaliśmy dofinansowanie na modernizację budynków w Czernikowie i na przebudowę sieci wiejskich w Kieszkowie wraz z Remizą. Tam będzie mieć właśnie swoje sieci również PSP. Bardzo cieszy to dofinansowanie tych dwóch inwestycji. Zakupy inwestycyjne, duże zakupy, których celem było podniesienie bezpieczeństwa, jest podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Dwa, lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze, OSP Derczewo, OSP Otanów, bez dofinansowania blisko 600 tysięcy złotych. Udało się to dzięki znakomitej współpracy z Państwową Strażą Pożarną, z ówczesnym komendantem
powinien składać wniosek brygadierem Grzegorzem Słotom, dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej. Ja wiem, że to jest jego osobiste stawiennictwo, zaangażowanie przyniosło ten efekt. Jesteśmy jedyną gminą w Zachodnim Pomorskim, która pozyskała te dwa wozy strażackie. Zawsze warto dbać o takie przyjazne, partnerskie relacje. W chwili obecnej kadro Misi Polskiej Jednostki OSP jest najlepszy w całym województwie Zachodnim Pomorskim. To jest opinia komendanta wojewódzkiego na nasz temat. Wydatki remontowe w ubiegłym roku to kwota blisko 1 600 000 zł. Rekordowa kwota, najwyższa od początku naszego JST. Na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, gruntowych, uczniowych, chodników blisko 900 000 zł. Na remonty lokali komunalnych, stolarki, pieców, dachów, pomieszczeń ponad 300 000. Na bieżące remonty, ławeczki, siedziska, wiaty ponad 300 000 zł. Suma summarum w roku 2020 na inwestycje i remonty przeznaczyliśmy blisko 20 000 000 zł. Jeśli chodzi już krótko o rok 2020 w kontekście działalności naszych spółek, tylko w naszej ocenie stabilnej działalności w tych trudnych warunkach, jeśli chodzi o dostarczanie wody, wprowadzanie ścieków, podróże inwestycji, odbiór odpadów komunalnych z jednymi z najniższych stawek z odbiór odpadów komunalnych w województwie zachodniopomorskim. Kilka dni dosłownie temu Rada Miejska w Trzcińsku podniosła opłaty do blisko 30 zł, przypomnę, nas 17 zł, jeżeli mamy dodatkową możliwość zmniejszenia o złotówkę dzięki pomocy gminy. Dostarczanie energii i ciepła SES Region, utworzenie tej spółki regionalnej w naszej opinii jeszcze bardziej zwiększa to bezpieczeństwo i daje szansę na rozwój tej spółki. Dodatkowo przygotowywane są również zmiany, już mówię o pewnym potencjale na przyszłość, dotyczące ustawowych zmian związanych z rozwojem energetyki ze źródeł odnawialnych. Myśliwskie tereny mają taki potencjał. Coraz bardziej realne stają się również przewidywania realizacji inwestycji farm fotowoltaicznych. Na jednej z ostatnich sesji wprowadzaliśmy takie zmiany do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aby umożliwić też takie inwestycje konkretnym wnioskodawcom. Polityka społeczna, programy społeczne realizowane w ubiegłym roku to przede wszystkim program wsparcia Myśli Polska Dziesiątka związana z tą tarczą antycovidową, ale również program Zdalna Szkoła, Bezpieczna Szkoła, programy, z których czerpa się pieniądze na zakup różnych instrumentów do szkół, program wspierania rodziny Myśli Polska Rodzina w Centrum, Duża Karta Rodziny, Karta Seniora, program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, program gminny, rozwiązanie problemów alkoholowych, program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wszystkie te programy na tyle, na ile mogą funkcjonować w takich okolicznościach, działały. Budżet obywatelski w latach, od kiedy on istnieje, myśli po roku 2016, zrealizowaliśmy blisko 1,5 mln wydatków inwestycyjnych z budżetu obywatelskiego. Jeśli chodzi o edukację, funkcjonowały wszystkie te cztery elementy wsparcia infrastrukturalnego, edukacyjnego, pomocowego, stypendialnego. No właśnie, między innymi z programu Zdalna Szkoła, to program rządowy, z którego zakupiliśmy blisko 200 laptopów, aby przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu dzieci podczas nauki zdalnej. Wojewoda pokazał wsparcie w swoim programie dla szkół. Oczywiście zaraz potem już marszałek tworzył swój program, do którego szybko pobiegliśmy. Z tego programu Bezpieczna Edukacja zakupiliśmy ozonatory, odświeżacze powietrza, ramki termowizyjne, termometry. Wszystko to, co można było zakupić do ochrony naszych dzieci i młodzieży w szkołach. Funkcjonowały programy stypendialne, zostały przekazane do uzdolnionych dzieci, do uzdolnionych młodzieży. To się nie mogliśmy się niestety spotkać. I podsumowując, Szanowni Państwo, to nie najważniejsze, ale dla nas te nagrody nie są najważniejsze, ale te nasze wysiłki bywają, są dostrzegane, dostrzeżone zostały już 2 lata temu, kiedy otrzymaliśmy pierwsze nominacje do nagród samorządowych, między innymi jako lider rozwoju regionalnego,
w publicystyce Puls Biznesu, Gazety Wyborczej, czy do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju realizowanego przez Centrum Inteligentnego Rozwoju w Tychach. W ubiegłym roku otrzymaliśmy nominację i jesteśmy laureatem w nagrodzie w plebiscycie samorządowa Marka Roku, przyznawanym przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców, Pracodawców i gestem dla tym wydarzeniu docenionym, dostrzeżonym przez marszałka województwa zawodniku morskiego Gerda Gerdowicza był list, który pan marszałek napisał, że jest dumny, że gmina Myśliwicz staje się prawdziwym prekursorem pozytywnych przemian ekonomicznych na Pomorzu Zachodnim. Szanowni Państwo, to ostatni slajd, w którym podsumowując jeszcze raz podkreślę, to nie ta nagroda, ale najważniejszy był dla nas fakt, wracam do początku tej prezentacji, że udało nam się tak rozumiem obronną ręką wyjść z tych covidowych turbulencji poprzez realizację następujących priorytetów. Wsparcie mieszkańców i przedsiębiorców, wsparcie szkół, przedszkoli, żłobków, dzieci i rodziców, utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej, utrzymanie stabilnej poprzeczki fiskalnej poprzez niepodnoszenie podatku w ubiegłym roku, utrzymanie wysokiego tempa rozwoju, utrzymanie tych wydatków inwestycyjno-remontowych blisko 20 milionów złotych i stworzenie przez te wszystkie punkty warunków do odbudowy i wzrostu po pandemii, który mam nadzieję za chwilę będziemy tak mogli o tym mówić. I tylko krótkie kilka zdań podziękowania wszystkim moim współpracownikom, moim zastępcy skarbnikowi, sekretarzowi, naczelnikom, kierownikom wydziałów, rektoratów, wszystkim pracownikom urzędu, wszystkim szefom jednostek organizacyjnych gminy. W imieniu wszystkich moich pracowników również pragnę złożyć panu radnym, panu przewodniczącemu podziękowania za wsparcie, za to wspólne podejmowanie trudnych decyzji w roku 2020. Ten raport mówi o pracy naszej. On nie oddziela burmistrza od Rady Miejskiej, on mówi, że to, co się udało się tylko dlatego, że burmistrz i Rada Miejska byli razem, że się wspierali. Ja to wsparcie odczuwałem, że jest na każdym kroku. Więc raz jeszcze za to bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast szczególne moje podziękowania pragnę złożyć na ręce wiceburmistrza Przemka Kaczyńskiego. Tak, mamy. Za oddanie, za lojalność, za wsparcie w bardzo trudnych momentach w tym roku. Za przyjaźń. Bardzo serdecznie dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Przechodzimy do punktu 3 na porządku obrad. Debata nad raportem o stanie gminy Myśliwicz. Celem debaty nad przedłożonym raportem o stanie gminy Myśliwicz. Informuję jednocześnie, że zgodnie z artykułem 28a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. W ustawie został również określony tryb zasad zgłoszenia mieszkańców gminy do udziału w debacie. Zgodnie z zapisami ustawy zgłoszenie chęci zabrania głosu podczas debaty nad raportem o stanie gminy mieszkaniec powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została sesja, to jest do dnia 16 czerwca 2021 roku do godziny 15:15. Do tego dnia nie wpłynęły do mnie żadne zgłoszenia od mieszkańców. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Piotr. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo, panie burmistrzu, mieszkańcy ziemi myśliwskiej. Chciałem wyrazić swoją opinię na temat przedstawionego materiału analitycznego przez pana burmistrza. Obszernego, dość podzielone na obiecane różne zakresy, inwestycje, finanse, sprawy społeczne, sprawy bieżące. Tutaj pan burmistrz przedstawił, wraca pan zawsze, od 3 lat, co bym powiem, że ten raport jest od 3 lat, takiego rysu historycznego, który pokazuje nam, jak na przestrzeni lat 2002 do roku bieżącego, do roku 2020, który jest objęty raport, były realizowane zobowiązania. Chodzi mi o drogę długu publicznego, jak również jakie były nakłady na wydatki
wcześniej, że porównywanie się z możliwościami finansowymi, z wysokością budżetu burmistrzów z lat 2002, kadencji 2002-2006, później kadencji pana burmistrza Leszka Wieluckiego, pana Arkadiusza Janowicza, no raczej nie ma przełożenia ze względu na to, iż po pierwsze w kadencji burmistrza Matiuka pierwszy raz można było wykorzystać środki zewnętrzne w ramach jednej perspektywy unijnej, czyli zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego. To były 2 lata naborów, 2-4, 2-6, gdzie samorządy po wejściu do Unii Europejskiej miały możliwość pozyskiwania i korzystania ze środków zewnętrznych. Proszę pamiętać, że budżet prawie 20 lat temu był zgoła odmienny i wartość złotówki zobowiązań była znacznie niższa niż to jest w tej chwili. I nakłady na inwestycje również. I proszę pamiętać, że pomimo tego, iż były realizowane zadania zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego, sobie bardzo dobrze przypominam, były realizowane zadania związane z modernizacją sieci wodociągowej, budową stacji uzdatniania wody w sołectwie Tarno, gdzie zostały spięte 3 wsie. Był to jeden z pierwszych etapów modernizacji przedsiębiorstwa jeszcze wtedy wodociągu. Budowa przedsiębiorstwa wodociągów w tym zakresie były pozyskiwane środki w ramach Interreg 3A, bo wtedy taki Interreg, tego typu Interreg był realizowany. To była współpraca transgraniczna z partnerami z terenu Tandenburgi Pomorza Przedniego, m.in. z miastem Zolda, z Neutandenbergiem. Były pozyskiwane jeszcze środki przedakcesyjne z Faro-Sulisy, były pozyskiwane pieniądze z Sabadu, ale to były inne czasy, inne realia. I pokazywanie się, czy przykładanie tej wartości na to, co było 20 prawie lat temu, no, wydaje mi się niestosowne. Proszę pamiętać, bo mówimy tutaj o dużych wartościach środków pozyskanych w ramach inicjatyw wspólnotowych, wspólnych programów, które są realizowane za pośrednictwem tych pieniędzy i z funduszy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, jak również Wojewody Zachodniopomorskiego i programów rządowych, to w kadencji Leszka Wieluckiego, właśnie w kadencji Leszka Wieluckiego został przygotowany i zaakceptowany największy wniosek jak do tej pory na prawie 60 milionów złotych. I to były lata 2006-2010. To właśnie w tamtych latach została przygotowana koncepcja i projekt kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przepraszam, kanalizacyjnej na terenie gminy Myśliwów. Dlaczego teraz o tym nie mówimy? No, ze względów finansowych gmina nie była w stanie udźwignąć tego zadania, ale taka koncepcja była realizowana. Dlaczego nie wspominamy, że w kadencji poprzednich burmistrzów, jeśli chodzi o obwodnicę, były wydatkowane pieniądze na to zadanie? No to przecież w kadencji 2006-2010 zostały wykupione grunty pod tą inwestycję, 2002-2006 wspólnie z PKP jeszcze wtedy, która tutaj funkcjonowała na tym terenie, również były przygotowane pierwsze plany konstrukcyjne i wydatkowane pieniądze. Jeśli teraz mówimy o tym sukcesie wszystkich myśli pożarów, jeśli chodzi o obietnicę, to w 2009 roku został zatwierdzony i przygotowany ZRID, czyli pozwolenie na budowę infrastruktury drogowej na terenie miasta Myśliwoża. Wtedy została przygotowana koncepcja i projekt, który tak naprawdę po pewnych korektach został wdrożony i praktycznie jest realizowany zaraz we wrześniu. Z tego co mi jest wiadomo, ten etap inwestycyjny zostanie zamknięty. To też były nakłady, o których się tutaj nie mówi. Dlatego warto by było w tych wszystkich rysach historycznych wspominać też o tych radach i o tych burmistrzach, którzy także robili dużo dobrego dla miasta. A zestawienie kwot, które zostały wydatkowane w latach wcześniejszych, powiedzmy w tej kadencji i w latach wcześniejszych, 4, no to nijak się ma do rzeczywistości, jaka panowała w tamtych latach. Więc mówię to po raz kolejny. Chciałbym, żeby w przypadku takiego materiału analitycznego również można było się do tego odnieść i 2 zdania na ten temat powiedzieć. Ja nie twierdzę, że obecna administracja nie realizuje zadań finansowanych. Realizuje, jak mówiłem wielokrotnie, że wspieram i będę wspierał tego typu inicjatywy, bo są mi szczególnie na sercu, ale także chciałbym, żeby taka sugestia w tym kierunku była ujęta, jeśli chodzi o tamte lata. 20 lat do tego się cofam. Chciałem wrócić do oceny bieżącej sytuacji. Z mojego punktu widzenia
I chciałem panu zadać pierwsze pytanie w odniesieniu do tego, co się wydarzyło w 2020 roku. Mianowicie chciałbym, żeby mi pan odpowiedział, w jaki sposób był wypełniany obowiązek zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w postaci przewozu osób na terenie gminy, w szczególności dotycząca okolicznych wsi do miasta Myśliwicz. Mamy 29 sołectw. Od wielu lat nic w tym kierunku nie robiono, a w okresie wakacyjnym i w dniach wolnych od zajęć szkolnych mieszkańcy, zwłaszcza seniorzy, odcięci są od możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. To jest jak zakupy, przyjazd do lekarza, na cmentarz i wielu różnych do urzędu, wielu różnych zajęcznych spraw. Nie wspominając już o potrzebach kulturalnych, czy tego typu inicjatywach, które są skierowane do wszystkich mieszkańców naszej gminy. O obwodnicy już mówiłem, ponieważ było pokazane zdjęcie z Domu Kultury, gdzie m.in. był pan wojewoda ówczesny Chińc, posłowie Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele wykonawcy, pan burmistrz. Była prezentacja wspólnego naszego sukcesu, wszystkich samorządowców na przestrzeni wielu lat, wszystkich rad miejskich i tych wszystkich burmistrzów, bo to jest działanie zespołowe, które przyniosło określony efekt w postaci zakończenia prawie cyklu inwestycyjnego, który zostanie zakończony we wrześniu 2021 roku. I chciałem powiedzieć, że jest to bardzo istotne zadanie, jest to zadanie na plus, które zostało przedstawione w raporcie przez pana burmistrza. Kolejnym takim istotnym zadaniem ze względów społecznych jest było wybudowanie cmentarza komunalnego, czy rozbudowa cmentarza komunalnego przy ulicy Celnej. Jest to inicjatywa, o którą wiele lat rozmawialiśmy, została zrealizowana i faktycznie w przyszłości będzie służyć mieszkańcom ziemi myśliwolskiej. Jest to inwestycja, która była niezbędna do zrealizowania, została zrealizowana i także chciałem zwrócić uwagę, że jednak w tym roku 2020 ten etap inwestycyjny został zakończony. Chciałem powiedzieć również o ulicy Pionierów, ponieważ wiele mojego wysiłku zostało poświęcone w roku 2020-2019, żeby ta inwestycja została zrealizowana. Zostały pozyskane środki zewnętrzne z Funduszu Dróg Lokalnych na realizację tego zadania. Jest realizowany pierwszy etap tej inwestycji, czyli od skrzyżowania ulicy Felczaka do skrzyżowania powiedzmy z ulicą Klasztorną w zakresie budowy czy modernizacji chodników, nawierzchni bitumicznej, wymiany sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz budowy sieci kanalizacji i deszczowej rozdzielczej na terenie tej ulicy. Natomiast chciałem pana zapytać, czy będzie realizowany w kolejnym etapie inwestycyjnym odcinek od ulicy Pomorskiej, od przejazdu z kierunku ulicy Pileckiego, starej ulicy Felczaka. Jest to odcinek przy bloku, tam znajdują się lokalizacje dwa budynki spółdzielni mieszkaniowej Przyszłość przy ulicy Pionierów, numer 1-4. W związku z tym, iż prace inwestycyjne rozpoczęły się od skrzyżowania z ulicą Pileckiego, pozostaje, jeśli chodzi o tamtą stronę, niewyremontowany odcinek drogi ulicy Pionierów na wysokości właśnie w tym pasie drogowym. Chciałbym również, żeby pan przekazał na informację, czy kiedy ewentualnie będzie realizowany następny etap w kierunku ulicy Wschodniej z opcją tą, która ma być finalna, czyli ze Bardzo dziękuję. I spotykamy się na 15.